Wpływ światła słonecznego na procesy fizjologiczne i psychiczne jest nieoceniony. To, że rano w sypialni wita nas promyk słońca, ma wpływ na to, czy danego dnia będziemy podchodzić wesoło i radośnie do życia, czy będziemy szczęśliwsi, cierpliwsi dla innych ludzi i czy odniesiemy sukces zawodowy. Niestety zmuszeni jesteśmy w ostatnich czasach do pracy przy sztucznym świetle, które nie imituje tych wiązek promieni, które leczą człowieka i przyspieszają proces wydzielania serotoniny. Dlatego uważam, że w naszym domu powinniśmy zadbać o to, aby przeprowadzać sobie taką fototerapię i dzięki właśnie światłu słonecznemu, które będzie wpadać do naszego domu, czuć się lepiej, zdrowiej i bezpieczniej.